Cholera, Marcinek! Nic nie widzę! Daj powiększalnik! Trzymaj się, stary! Łap! Dzięki! Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o optyce, a dokładnie o kolimatorze i powiększalniku, a jeszcze dokładniej to o kolimatorach i powiększalnikach, ponieważ no, mam ich troszeczkę, zgromadziłem ich troszeczkę postrzelałem z tego, no i chciałbym opowiedzieć Wam po co, dla kogo, jak, czemu, jakie są plusy, jakie minusy, więc zapraszam Was na film. Naszymi dzisiejszymi modelkami będą te dwa autokarabinki, które być może już znacie. No i opowiem Wam na początku o zaletach powiększalnika i kolimatora, jakie on ma zalety. Później opowiadamy troszeczkę o wadach, których no też jest sporo. A na końcu, jak ktoś już wytrwa i będzie to go w ogóle interesowało, to powiem Wam o kwestiach takich technicznych, ponieważ no tutaj też sporo się tego wbrew pozorom pojawia, więc no cóż, jedziemy. Przez powiększalnik sam w sobie nie możemy celować. Musi on być zespolony w jakiś sposób z celownikiem kolimatorowym, holograficznym, pryzmatycznym. I nie wiem, z czym jeszcze można by go połączyć, ale na pewno z tymi trzema rzeczami da radę go połączyć. No i mamy jakiś tam kolimator, mamy jakiś tam powiększalnik i one pracują ze sobą w takim tandemie. Powiększalniki mają różne stopnie powiększenia. Zazwyczaj są to trzykrotne, pięciokrotne i sześciokrotne. Może są też jakieś inne, ale nie są tak popularne jak te, o których teraz powiedziałem. Co nam daje taki powiększalnik? Na pewno fajnie wygląda, to jest najważniejsza rzecz. Chociaż nie każdemu się to może podobać, ale mi to się mega podoba. Także fajnie wygląda, ale poza wyglądem są tutaj też rzeczy, które naprawdę są istotne. Pierwszą rzeczą, jaką daje nam powiększalnik, jest identyfikacja celu. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zobaczyć dobrze, do czego strzelamy. Jak patrzę się teraz na tarczę, nawet już tych 30-40 metrów, na tarczę jakąś tam olimpijkę przez sam kolimator, no to widzę już praktycznie takie rozmazane tam czarne i białe, a jak patrzymy przez powiększalnik, no to jest już tutaj widoczny ostry zarys tej całej punktacji, tego wszystkiego, co tam widać. Zakładając powiększalnik na karabinek, automatycznie zwiększamy swoje możliwości strzelania po prostu na większe dystanse. Natomiast nie jest tak pięknie. No, każda róża ma jakieś tam kolce. Powiększalnik tych kolcy ma dosyć dużo, więc opowiem Wam troszeczkę najpierw o zaletach i czemu ja wybrałem ten zestaw, ponieważ no, jest to mój ulubiony zestaw optyki, po prostu. Ja wybieram kolimator i powiększalnik ponad celownik prozmatyczny, ponad lunetę biegową. Mam na to parę argumentów. Wiadomo, każda optyka ma jakieś tam swoje zastosowanie, natomiast taki zestaw jest dla mnie najwygodniejszy. No i już mówię Wam czemu. Tak jak teraz widzicie, ten piękny obiekt to jest moja prywatna strzelnica. Na tej strzelnicy też wykonuję 99% swoich wszystkich taktycznych zmagań, czyli po prostu biegam sobie, strzelam, trenuję. No i wiecie, odbywa się to wszystko na dystansie 100 metrów, na dystans większy bardzo rzadko mam okazję strzelać, więc no i po co mi powiększalnik na tych 100 metrach? Tak właściwie dałoby radę strzelać normalnie z samego kolimatora na tym dystansie, natomiast powiększalnik daje mi możliwość strzelania do mniejszych celów, które po prostu mogą imitować mi większą odległość, po prostu stanowić jakieś tam większe wyzwanie strzelec. Dodatkowo jest to bardzo proste w obsłudze, ponieważ nie mamy tutaj siatek, nie mamy tutaj różnego rodzaju dziwnych rzeczy, więc na tych krótkich dystansach naprawdę mam szybkiego zgrania się do kolimatora, do jakby tej całej optyki, no i nie muszę mieć cały czas tego powiększenia. Mamy nieograniczoną odległość od oka, możemy sobie karabin wystawić, można powiedzieć, dużo dalej, nie musi być w ogóle praktycznie przyklejony do nas, z różnych dziwnych postaw można strzelać, więc no jest to na pewno duży plus. Jeżeli strzelałbym częściej na dystansach 100, 200, 300 metrów i moje strzelanie opierałoby się zdecydowanie na tych większych dystansach, to na pewno nie wybrałbym takiego rodzaju optyki, ponieważ ma sporo minusów. To niezwykle szybki zestaw, ponieważ możemy strzelać sobie zarówno na dystansach bardzo bliskich, natychmiastowo przejść do dalszych dystansów lub po prostu strzelać do mniejszych celi, bardziej wymagających. Jest to niezwykle szybkie i intuicyjne. Może znajdować w dowolnej odległości od naszego oka, jesteśmy w stanie z tego strzelać. Po co to komu? Jak ktoś trenuje jakieś takie bardziej taktyczne rzeczy lub startuje w różnego rodzaju wymagających takich rzeczy zawodach, to wiecie, gdzieś tam strzelanie z różnego rodzaju osłon, zasłon, przesłon, aut, nie wiem czego tam jeszcze, co tam ludzie mogą robić, no to
W takim przypadku sam kolimator jest super, ponieważ w przypadku lunety biegowej, powiększalnika celowników pryzmatycznych, jednak ta odległość od oka naszej głowy musi zostać w jakiś minimalny sposób chociaż zachowana. Więc tak to po prostu wygląda. Więc plusem na pewno jest to, że ten kolimator może znajdować się w różnej dziwnej pozycji. No i nie musimy się tak jakby bardzo przykleić do tej głowy. W niektórych przypadkach no, może się to okazać kluczowe, żeby móc w ogóle strzelać. Kolejnym plusem kolimatora i powiększalnika jako całego zestawu jest to, że może on nie być zestawem. No i karabinek teraz waży kilkaset gramów mniej, tak jak widzicie to teraz. No i spokojnie mogę sobie teraz używać powiększalnika i robić to, co on robi 90% w moim przypadku, czyli znajduje się gdzieś tam w oporządzeniu jakimś albo po prostu znajduje się gdzieś u mnie na strzelnicy. No i na przykład jak sobie gdzieś tam postrzelam, to czasami sobie patrzę na to, co udało mi się trafić, jak udało mi się trafić i dzięki szybkiemu montażowi mogę sobie mieć lżejszy karabinek, jeżeli tego potrzebuję, bez tego powiększalnika. Powiększalnika mogę używać jako takiej lunetki do po prostu, nie wiem, na przykład ustawiania karabinka na 50 metrów sobie mogę tam, ktoś na przykład strzela i ja sobie mogę popatrzeć, nie zawsze tam mam lornetkę przy sobie, wiem, że to jest głupota, ale mi to się sprawdza naprawdę w takiej kwestii, więc to jest bardzo fajne. Więc moim zdaniem ten zestaw jest zdecydowanie dla osób, które spędzają więcej czasu na krótszych osiach, nie potrzebują tak dokładnej identyfikacji celu, żeby tam dokładnie widzieć każdy zarys, ponieważ no, powiększalnik nie daje nam tak dokładnego obrazu, nawet takiej wysokiej klasy powiększalnik, jak tutaj EOTech G43, który jest bardzo jasny, bardzo wyraźny, bardzo ostry, to mimo wszystko mamy tutaj cztery warstwy szkła i w porównaniu do celowników pryzmatycznych, do lunet biegowych, ten obraz nigdy nie będzie aż tak bardzo jasny. Przy niskim oświetleniu ten kolimator zawsze będzie wypadał troszeczkę gorzej od tych innego rodzaju celowników, no ale taka jest jego charakterystyka, należy po prostu go kochać takim, jakim jest, ponieważ no nic tutaj nie zmienimy w nim, nie? To pewne ograniczenia wynikające z konstrukcji tutaj tego zespołu, można powiedzieć, bo to jest taki dwuczęściowy zespół, więc nie każdy powiększalnik posiada taką opcję, żeby móc go zdjąć po prostu. I moim zdaniem to jest duży minus, natomiast o tych minusach no, będziemy mówić sobie troszeczkę później. Plusem na pewno jest też łatwość użytkowania tego powiększalnika, ponieważ niezależnie od tego, kto strzela, czy ktoś jest doświadczonym strzelcem, czy nie, nie mamy siatek, nie mamy różnego rodzaju innych znaków celowniczych, tylko zazwyczaj jest kropka, kółeczko, no chyba, że mamy jakiś ten pryzmat, ale generalnie jest to bardzo proste. Niezwykle proste i intuicyjne, ponieważ no teraz nie mamy powiększenia, teraz mamy znak celowniczy taki sam jak w kolimatorze, on się to tylko troszeczkę powiększa, więc no jest to niezwykle proste, niezwykle intuicyjne, niezwykle łatwe. Wydaje mi się, że to jest taki najłatwiejszy też zestaw do obsługi, ponieważ no nie musimy żadnych siatek się uczyć, nie musimy znać jakichś tam różnego rodzaju innych znaków celowniczych. No jest to niezwykle proste i fajne, po prostu takie fajne dla użytkownika, szczególnie dla takich osób amatorów jak ja, no to jest niezwykle fajne rozwiązanie. Kolejnym plusem powiększalnika jest to, że możemy go zespolić z większością pryzmatów, kolimatorów oraz holografów, dzięki czemu jeżeli ktoś już ma na przykład jakiś tam kolimator, jakiś tam pryzmat czy jakiś tam holograf, no to może sobie zwiększyć swoje możliwości dzięki temu, że zamontuje sobie po prostu dodatkowy powiększalnik, no i tam sobie może strzelać na większe dystanse. To jest spoko, ponieważ no, ogranicza nasze koszty, no to jest też bardzo istotna sprawa, no i dla niektórych też może być to jakiś argument jako wejście po prostu w powiększalnik, a nie zmianę całej po prostu optyki. Natomiast należy zwrócić uwagę na wysokość montażu oraz rodzaj tej optyki, jaki mamy, ale to o tym wam powiem na końcu, bo to jest mega nudne. Być może zapomniałem jeszcze o jakichś tam plusach, albo ich nie dostrzegam, więc jak ktoś coś tam ma do dodania, to śmiało można napisać w komentarzu. Natomiast wydaje mi się, że to będzie na ten moment już wszystko. Powiedzmy sobie o minusach kolimatora i powiększalnika, ponieważ to nie ma róży bez kolców, nie ma powiększalnika bez kolców, nie ma zestawu optyki bez jakichś tam minusów. I tutaj też jest ich sporo, więc zaraz wam troszeczkę o tym opowiem, ponieważ no w trakcie użytkowania wyszło, że no nie jest to zestaw idealny. Jeśli chodzi o minusy, no to pierwszym minusem jest to, że obraz z powiększalnika nigdy nie będzie tak jasny, tak przejrzysty, tak fajny, jak z, na przykład z pryzmatu oraz z lunety biegowej. Oczywiście mówię o takich lepszych jakościowo
lunetach biegowych, ponieważ no tutaj czasami jakby wziąć jakąś słabą lunetę, no to mógłby to być porównywalny zestaw. Natomiast dobre lunety miażdżą nawet takie topowe powiększalniki, jak mam na Aero, czyli G43. No i takie też bardzo dobre jak ten Primary Arms, ponieważ no jest to świetny powiększalnik, też jest bardzo fajny. No to nie ma tutaj w ogóle podjazdu, jeżeli chodzi o jakość obrazu. Przy słabym oświetleniu będzie to troszeczkę gorzej widoczne. Cały czas mamy tutaj cztery warstwy szkła, więc no ta przepuszczalność tego światła będzie troszeczkę gorsza. Ten obraz nie będzie tak widoczny. Powiększenie też jest ograniczone zazwyczaj do tego sześciokrotnego, ponieważ powiększalniki sześciokrotne to już jest max, co większość osób stosuje. Ja nie lubię tych sześciokrotnych, ponieważ one strasznie powiększają znak celowniczy. No i to jest kolejny minus powiększalnika i kolimatora, ze względu na to, że powiększają one znak celowniczy. Jeżeli mamy kropkę i słabo ją widzimy, to każde z tych niewyraźnych rzeczy, jakie widzimy na kropce, to będzie jeszcze powiększone potrójnie. Podobno w holografach się to nie powiększa, ten znak celowniczy, natomiast no ja stosowałem powiększalnik z holografem i miałem wrażenie, że ten znak się powiększa, więc no nie wiem, może to też jest jakaś kwestia taka indywidualna, ale jakby widziałem wszystkie niedoskonałości tego znaku celowniczego w powiększalniku, więc zazwyczaj będą to powiększalniki trzykrotne, bo te sześciokrotne są jeszcze troszeczkę upośledzone, nie są takimi doskonałymi powiększalnikami. Chodzi o lunety biegowe, pryzmaty, no tam często mamy pięcio-sześciokrotne powiększenie, więc jest troszeczkę większe, ale tutaj to będzie taki minus, wiecie, można powiedzieć, że wątpliwy, ponieważ to wszystko też zależy od sprzętu. Jak już mówimy o czterech warstwach szkła, no to tu wychodzi nam kolejny minus, ponieważ ja bardzo często strzelam, jak jest jakaś brzydka pogoda i w ogóle, no i po prostu padający deszcz potrafi dostać się Wam tutaj między kolimator a powiększalnik i zniekształcić Wam obraz. Tak jak widzicie w tym zestawie, mam to troszeczkę dalej od siebie wszystko. Jest tutaj taka przerwa, która może nie wygląda zbyt estetycznie, natomiast łatwiej jest przetrzeć czymkolwiek, ściereczką, chusteczką, czymkolwiek taki zestaw optyki, niż taki, gdzie jest to wszystko bardzo blisko siebie. Po prostu ciężko jest cokolwiek tam, wiecie, gdzieś tam na szybko to jakoś przeczyścić. Więc mamy cztery warstwy szkła w pryzmacie, no i praktycznie w biegówce będziemy mieli tylko dwie warstwy szkła, więc też o tym należy pamiętać, że działa to w ten sposób. Kolejnym minusem, kurczę, sporo tych minusów się robi, ale jest ich trochę, jest to, że powiększalniki, które są składane na bok, tak jak tutaj ten Primary Arms, zazwyczaj, zwróćcie uwagę, teraz jak będę strzelał, tutaj wydostają się gazy prochowe. Te gazy prochowe będą wydostawać się tutaj na ten powiększalnik i przy dużej, ale to naprawdę bardzo dużej ilości strzałów, on będzie się troszeczkę zasyfiał, natomiast przy takiej wysokości, jak mamy tutaj, czyli 1,93, to jeszcze wcale się tak nie syfi, ponieważ on jest troszeczkę daleko od tej broni. Ale wychodzi nam kolejny minus. Kolejny minus jest taki, że jak patrzymy sobie na niego, to połowę tutaj obrazu z prawej strony naszej mamy zasłonięte przez powiększalnik. Natomiast ta wada nie istnieje w przypadku takiego zestawu, jak mamy tutaj, ponieważ powiększalnik jest w osi broni. No mimo wszystko wymusza to wyższy montaż. To jest też taki temat, o którym opowiem Wam później. Ale tutaj tego nie ma, więc można powiedzieć, że to jest też taki wątpliwy minus, ale pojawia się w niektórych przypadkach. Mimo wszystko tutaj też mamy bardzo blisko ten powiększalnik od oka. Blisko się pojawia, też troszeczkę zabiera nam to pole widzenia, więc no są to jakieś tam minusy. Zapomniałem też dodać do plusów, że plusem też na pewno jest waga, ponieważ jest to lżejszy zestaw od większości lunet biegowych z montażem. No i dodatkowo można sobie zdjąć powiększalnik i jak tam potrzebujemy lżejszego karabinka, no to wtedy wiadomo, korzystać sobie w ten sposób. Innym plusem kolimatora i powiększalnika jest to, że możemy sobie go zgrać z zestawem po prostu metalowych przyrządów celowniczych. W tym przypadku tutaj też mam zestaw zapasowych przyrządów. Jeżeli ktoś uważa, że to jest istotne, to jest spoko. Jest to fajna opcja, ponieważ w lunetach biegowych bardzo często mamy ten problem, że no ciężko jest te przyrządy jakoś tam zgrać. Trzeba zdejmować całą lunetę, więc no tutaj jest to bardziej problematyczne. W przypadku kolimatora i powiększalnika jest to zdecydowanie szybsze, ponieważ no, podnosimy sobie tylko przyrządy zapasowe, no i już zazwyczaj mamy wszystko nam gra. Nie zawsze tak jest, ale jak odpowiednio to dopasujemy, no to tak to działa. Ja później opowiem Wam, jak ja to w swoim przypadku zrobiłem. Tą wadą, jaką chciałbym tutaj wymienić, kurczę, sporo ich już się pojawiło, ale jest to iReliefy iBox. Czyli mówiąc po ludzku, są to stosunki, kurde, to słowo to nie jest chyba odpowiednie słowo tutaj, dobra, jest to stosunek
naszego oka w stosunku do optyki, czyli to, co wam mówiłem przy kolimatorze samym, że możemy mieć praktycznie nieograniczoną odległość od oka, no to powiększalnik zawsze wymaga od nas tego, żeby się do niego złożyć, to trzeba troszeczkę bliżej od niego się znajdować. Natomiast w lunetach biegowych i w pryzmatach ten minus też występuje, ponieważ też musimy się złożyć z jakąś tam odpowiednią odległością od optyki. W lunetach biegowych na powiększeniu jednokrotnym będzie to troszeczkę bardziej wybaczalne, natomiast na powiększeniu już trzykrotnym już jakoś tam trzeba się złożyć. Więc to jest taki minus w sumie w każdej optyce, natomiast no nie ma tego przy samym kolimatorze, więc jak potrzebujemy, to można sobie ten powiększalnik po prostu zdjąć albo po prostu go dać na bok. Natomiast będzie dalej występowało to zjawisko, że musimy jakoś tam powtarzalnie się zgrać. Ja na przykład teraz, jak mam tak głowę, to widzę słabo i słabo. W sensie dalej mogę strzelać, tak jak słyszycie. Ale żeby widzieć idealnie obraz, to muszę już troszeczkę bliżej się przytulić do tej broni. Nie wiem, czy przytulić to będzie fachowe słowo, ale muszę faktycznie zbliżyć się do niej, żeby jakoś tam móc fajnie to wszystko widzieć, nie? Więc no, jest to minus, ale występuje w każdym rodzaju optyki. Przejdziemy teraz do tych kwestii technicznych, które są bardzo żmudne i nudne, więc być może kogoś to jeszcze będzie interesowało, no ale tak. Każdy montaż będzie miał jakąś tam wysokość. Taką wysokość, jaką ma nasz kolimator, musimy dobrać do powiększalnika. I nie jest to też takie proste, ponieważ te kolimatory na montażach, z jakimi do nas przychodzą, mają po prostu swoją jakąś tam wysokość. Natomiast jak już mamy kolimator, tak jak tutaj Spark Solar, na montażu z Colorworksa o wysokości 1,93 cala, to ten kolimator siedzi troszeczkę wyżej niż 1,93 cala. Powiększalniki mają opcję jakby ustawienia. Tutaj mamy pokrętła, które po prostu ustawiamy sobie kropkę, żeby była na środku. No ale generalnie nie zawsze się tak uda to idealnie dobrać. Mimo wszystko tutaj to jest jeszcze w miarę wybaczający ten zestaw. No i tutaj mamy 1,93 cala. I problemem było dobranie powiększalnika do tego AR-a, ze względu na to, że jest to montaż wyższy niż normalne. Na szczęście tutaj w Primary Arms mamy taki plus, że mamy możliwość dostosowania jego wysokości praktycznie od 1,53, czyli tam praktycznie 1/3 co-witness, do 1,93 albo wyżej nawet, więc możemy sobie do większości po prostu wysokości dobrać powiększalnik. Jeżeli chodzi o ten konkretny Primary Arms, to muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo fajny powiększalnik, jest bardzo jasny, wyraźny, ma super odległość od oka, super eye relief, super eye box, bardzo fajnie łapie się przez niego światło, jest bardzo wybaczający, fajny, natomiast nie jest pozbawiony minusów. Minusem będzie ten montaż, który nie ma możliwości szybkiego zdjęcia go. Jest to troszeczkę minus, no i przy tej wysokości oczywiście on musi się tutaj nam zdejmować na bok. Nie ma możliwości, żeby znajdował się on tak jak w Unity Tactical na środku. Tutaj mamy Unity Tactical, wysokość 2,26 cala i powiększalnik EOTech G43. To już taka najwyższa praktycznie klasa powiększalników. Mimo wszystko nie jest on na pewno wart swojej ceny, no ale cóż. Trzeba było sprawdzić i się przekonać na własnej skórze. Natomiast ten Primary Arms spokojnie wystarcza i na pewno już teraz nie poszedłbym w taki specjalistyczny, komandowski powiększalnik, tylko wziąłbym coś zwykłego. Mamy zwykłego jakiegoś tam Holosana. No i tutaj Unity serwuje nam specjalny, dedykowany do wysokości 2,26 cala montaż powiększalnika w wersji tutaj Omni, czyli można zamontować różne powiększalniki, takie krótsze. Jest to bardzo spoko, praktycznie wszystkie Vortexy, Holosany. Ja testowałem praktycznie wszystko, co jest na rynku. Wszystko cenowo jest bardzo podobne, te lepsze są, te droższe są lepsze, te tańsze są troszeczkę gorsze. Nie polecam na pewno tych takich najtańszych, najgorszych modeli powiększalników, ponieważ to jest totalne gówno. Najtańszym, co bym polecał, to są Holosany, Vortexy, te po prostu takie w stylu, takie średniopółkowe. Na pewno nie te najtańsze, ponieważ no tamte montaże i wszystko to jest po prostu porażka. Tutaj to działa bardzo fajnie. No i w większości tych powiększalników fabrycznych te montaże też są całkiem spoko. Poza tymi najtańszymi, tak jak mówiłem. Unity Tactical serwuje nam montaż składany w osi broni. Ma to swoje plusy. Po pierwsze wyważenie, bo mamy tutaj wszystko w jednej osi. Po drugie nie brudzi się tutaj od gazów prochowych, które wylatują nam na praktycznie powiększalnik. Wiadomo, można powiększalnik też zamontować na lewą stronę, tak jak Matt z DTF-ów mówił w jednym filmie. Natomiast ja tak zamontowałem i mi to przeszkadzało troszeczkę, więc no, dla mnie się sprawdza bardziej montaż w osi broni. Mimo wszystko no, musi być wysokość 2,26 cala. Nie da się zamontować powiększalnika w wysokości mniejszej niż 2,26 cala, żeby był składany w osi broni.
broni, więc to należy mieć na uwadze. Niektórzy preferują właśnie ten montaż na bok. Ja nie jestem tego fanem, w sensie nie jest to złe i jest ok, da się z tego strzelać. Natomiast no to jest game changer po prostu, że jest składany w osi broni. Nie brudzi się, nie przeszkadza, wiecie, ta broń nawet gdzieś się tutaj sobie nosicie, to o nic wam to nie zaczepia. No i jest to zdecydowanie wygodniejsze. Natomiast no przy wysokościach 1/3 koło witness, full koło witness, 1,93 cala nie da się zrobić powiększalnika, który by siedział nam tutaj idealnie w osi broni. Dodatkowo trzeba pamiętać, że powiększalnik, który siedzi w osi broni, zabiera nam możliwość na przyrządy mechaniczne, więc w Unity Tactical są przyrządy już jakby w zestawie, w montażu wbudowane. Mamy muszkę i szczerbinkę. Natomiast tutaj możemy sobie dać zwykłe przyrządy i po prostu sobie je skołitnesować i strzelać na zapasowe przyrządy, jeżeli to dla kogoś jest istotne, no bo tak wiecie, na strzelnicy to się nie zazwyczaj przydaje. Takie są po prostu moje wnioski z użytkowania tego. Gdzieś tam już wiecie, przestrzelałem tam parę, być może paręnaście tysięcy z takich zestawów Unity, zarówno ze Scalarworksa, więc no jakoś tam jestem w miarę, można powiedzieć, obyty z tym zestawem i można powiedzieć, że jakoś poznałem to wszystko, więc chciałem się podzielić z wami takimi moimi uwagami. Wiem, że każdy tam ma jakieś swoje preferencje, swoje zdanie, to jest tylko moja opinia. Ja dziękuję wszystkim za wsparcie, dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie na Patronite, na YouTubie. Dzięki wam mogą powstawać tutaj te materiały częściej, więc no, dziękuję wam bardzo. Dzisiejszy materiał troszeczkę nudny, no ale dużo osób pyta o to, jaki zestaw optyki, czemu powiększalnik, czemu kolimator, więc no stwierdziłem, że po prostu warto tak to rozebrać na, jak to się mówi, rozbić gówno na atomy, no i poopowiadać wam troszeczkę faktycznie o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, ponieważ no troszeczkę, jak mówię, nie jestem autorytetem jakimś, troszeczkę z tego po prostu postrzelałem, no i chciałem wam po prostu przekazać. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się.